Witam wszystkich. Przyjechałem ze Stadowej Woli. Słychać mnie? Tak, tak, dobrze, dobrze cię słucham. Niektórzy już mnie znają trochę, niektórzy nie, ale się jeszcze z tobą poznamy. Tak, mów bliżej mikrofonu. Tak, do mikrofonu bliżej mów. Aha, dobra. Więc tak, przyjechałem ze Stadowej Woli, chciałem powiedzieć swoje świadectwo i coś tam później jeszcze, żeby ostrzec ludzi przed tym, co się tutaj dzieje w tym kraju, w niektórych sektach, nie? Czy jak to nazwać? A więc tak, moje życie od najmłodszych lat to było takie coś, że papierosy, no nie, zacząłem pić, zacząłem koledzy, najpierw tacy nie za bardzo groźni, później coraz to lepsi, coraz groźniejsi, nie. Świat przestępczy, no nie, włamania, rozboje, napady, inne rzeczy. Tak się ciągnęło przez w sumie całe moje życie. Jedna moja odskocznia od tego to było chodzenie na ryby. Nie? Jak nie imprezowałem, nie grabłem, to chodziłem na ryby. I oczywiście zamykali mnie mnóstwo razy, ale co dziwne, że bliżej mikrofon, Marku. Z tego wszystkiego, co ja w życiu zrobiłem, to powinienem siedzieć co najmniej 25 lat. Nikogo nie zabiłem, nie? Ale zrobiłem różne rzeczy, po prostu robiłem złe. Jakby się wszystkiego nazbierało, to tak miałem siedzieć. A siedziałem 60 dni w sumie w życiu. I jak siedziałem na komendzie, zamykali mnie mnóstwo razy, to wiem, pamiętam, że ja już sobie tam powiedziałem, że dobra, już pogodzony jestem, teraz będę siedział, bo jak w porządku. I zacząłem mówić do Boga w końcu. Mówię, ale Boże, pomóż mi, no nie? Jak możesz, to pomóż mi. I dzisiaj wiem, że Bóg był wtedy właśnie ze mną, bo wychodziłem z takich rzeczy naprawdę, że sam się później dziwiłem i koledzy się moi dziwili. Mówili, że ja muszę dla policji pracować, no nie? Bo to jest niemożliwe, nie? No i tak się to wszystko ciągnęło. Później zaczęły się już takie sprawy naprawdę z takimi recydywistami już starszymi, nie? Strzelaninę, też były różne rzeczy, się tam działy. No i później tak jakbym zaczął trochę przysiadać, no nie, w tym wszystkim. Ale dalej imprezki były, dalej picie, dalej to tam różne rzeczy się działy. Dalej to jeszcze w łeb dostał. No i później przychodzi, już będę skracał, to 2014 rok. Moja mama była w Ameryce wtedy. A w ogóle też ciekawa, że z mojej rodziny wszyscy ginęli w takich dziwnych okolicznościach. Znaczy, w sumie teraz wiem, że tam był śmierć, ja tylko jakieś przekleństwa, jakieś inne rzeczy. Bo... Bliżej mikrofon. Bliżej mikrofon, wiesz, cały czas tak. Okej, ja zapominam. Po prostu wypadki, jak nie wypadki, to po prostu za jakieś zabójstwo, jakieś takie rzeczy w rodzinie, nie? Moja babcia, taka zagorzała katoliczka, zawsze się pamiętam, jak przychodziłem do niej, to się modliła, klęczała. Rożańce, jakieś obrazy wisiały, nie? Jak patrzyłem na nią, mówię, modli się. I zawsze narzekało, zawsze ją wszystko bolało. Stawy, jakieś miała, no różne wszystkie choroby, jakie tylko możliwe. I ona tam nieraz coś mi próbowała, Bogu mi wzięła, mówię, babciu, weź się tam, stuknij się w główkę, no nie? I tak dalej. I ona skończyła się tak, że popełniła samobójstwo, nie? Na końcu. No, taka wierząca była niby i tak dalej, nie? No dobra, i dalej, teraz tak. 2014 rok przychodzi, ja zaczynam szukać czegoś, zaczynam szukać różnych rzeczy, jakieś zjawiska UFO, jakieś jasnowidze, wszystkiego zaczynam szukać, co tylko możliwe. Na internecie przysiaduję godzinami, kawa, papierosy, internet i szukam czegoś. O gangsterach, nie? No i przychodzi dzień, że po prostu już To włączam, nic nie ma nowego. Kurczę. Siedziałby coś pooglądał, a nic nie ma nowego, nie? Włączyłem jakiś program, mówię, zobacz o gangstera, coś poszukam, nie? Wyskakuje mi, byłem gangsterem program, nie? No. Wyskakuje program, byłem gangsterem. Włączyłem po pierwszego, zdaje się, Piotra Stomniaka, nie? Artura, później tak dalej. No i wtedy ja, pierwsze to świadectwo, jak usłyszałem, to wtedy uwierzyłem, że jest Bóg, że tego człowieka odmienił Bóg, bo ja znałem takich ludzi bardzo dobrze i wiedziałem, że to, co on mówi, to jest po prostu, to jest rewelacja, nie? Że to zrobił Bóg i koniec.
No i... ale posłuchałem świadectwa nie jednego, drugiego, trzeciego, czwartego i... mówię, no fajnie, im się takie coś przydarzyło, nie? Ale nie słyszałem jeszcze w ogóle Ewangelii, że to jest dla każdego człowieka i tak dalej, bo albo wtedy tego nie usłyszałem, nie wiem, może tam było mówione, że teraz nie pamiętam. No i... ale zacząłem, co się działo? Zacząłem chodzić na imprezy i się opowiadać o Bogu, nie? Że jest Bóg, że wiem, że jest Bóg na pewno i że są tacy ludzie, których zmienił Bóg. A wszyscy mówi, Marek, to by się już całkiem powalił w głowie, nie? Musi się wali całkiem na nos. Ja mówię, słuchaj, jest Bóg, na pewno jest Bóg. Dobra, w porządku, teraz się napijemy. Wódkę pijemy, tu Bogu nam gadać, nie? No dobra. No i później jest tak, że... Później jest takie coś, że mija ileś tam miesięcy i zaczynam szukać po prostu Boga. Już teraz wiem, że to Boga szukałem wtedy. I natrafiam znowu na internecie, ale tym razem już jest mowa o tym, że Jezus Chrystus umarł za wszystkich ludzi, że po prostu, że wszystkie grzechy wziął na siebie i tak dalej. I że to jest dla każdego człowieka. Ja tak zacząłem tego słuchać, mówię, kurczę. Mówię, szok, to jest normalnie dla mnie, nie? Poszedłem sobie na staw, tam u mnie w mieście, nie? Siadłem sobie na trawie i zacząłem do Boga mówić, nie? Zacząłem go przepraszać, w ogóle, żeby przyszedł do mojego życia, a różne tam rzeczy, nie? I wtedy nic się nie wydarzyło, ale po jakimś czasie, po gdzieś mniej więcej do 2 tygodni, oglądałem, włączyłem jakieś świadectwo czyjeś. Jakby ten ktoś był opętany, kiedyś gdzieś tam go uwalniali i on zaczął o tym opowiadać. I wtedy jak on zaczął o tym opowiadać, coś po prostu zaczęło mnie dusić, wykręcać. Jakieś takie, zaczęły się rzeczy dziać. Do tego stopnia, że mówili, zaraz wyjdę ci z domu, mówię, coś się dzieje, bo niedobrego. Zacząłem ubierać buty w przedpokoju, a to mnie puszcza, nie? No to wróciłem się. Jeszcze tutaj komputer był, to był już chyba w maju to było. Kaloryfer, no nie, to w maju nie, kaloryfer nie grzeją. Ja tak siadam na łóżku, mówię, kurczę, co to jest, nie? A tu mi jeszcze takie coś ciepłego pomaga, ale to już, to mi się mogło akurat wydawać, bo był sekundowy skrad, nie? Mówię, masakra, co się dzieje, nie? I wtedy mówię, kurczę, muszę z kimś o tym pogadać. I teraz już wiem, że Bóg mnie Artura postawił wtedy, nie? Na drodze. Jeszcze nie wiedziałem, tylko po prostu szukałem jakiegoś numeru telefonu. No ja akurat do Artura znalazłem numer telefonu wtedy w internecie, nie? I dzwonię do Artura i mu opowiadam, nie? Że mówię, że coś mnie takiego złapało, mówię, co to jest, nie? A tu się mnie pyta, czy życie oddaję Jezusowi, nie? Ja mówię, że tak, że było coś takiego, nie? No to mówi, no to tutaj widzisz, do tej pory szatan, wiesz, nas jeszcze cię prowadził, to jakby, a teraz po prostu cię traci i cię będzie atakował, tam różne rzeczy się mogą dziać, nie? A ja mówię, aha, no to mówię, to sobie to okej. No. No i tego, jeszcze kolega mój był chory na raka, nie? W 2 klinikach był, nie chcieli mu operować, raka 6 miał. Mówił, że go oszukują, że jedni mówią, że to, że ma to rwie, a nie chcą mu tego ruszać w ogóle, że tak, ale mówi, że chyba mnie oszukują, nie? No i ja zacząłem mu mówić też o Bogu, że po prostu, żebyśmy pojechali gdzieś na konferencję, no nie, bo już wtedy się tego naoglądałem wszystkiego, że Bóg ludzi uzdrawia, żeby pojechał ze mną, nie? On coś, Marek, co ty mi tutaj wiesz, jakieś wciskasz głupoty, nie? Ja mówię, co ci zależy, mówię, chodzisz gdzieś po klinikach, to chodź, pojedź do Jezusa, no nie, to cię, wiesz, uzdrowi, nie? Może cię, znaczy, na pewno cię uzdrowię, mówię, że na pewno cię uzdrowię, nie? Bo uzdrawia ludzi, no nie? No i on w końcu się zgodził, nie? Ale to było tak, że Artur miał wtedy usługę w Nowym Targu i dojazd, żeśmy mieli taki, że tam po prostu długo byśmy jechali, z 8-9 godzin, to było tam z przesiadkami jakimiś, nie? W końcu zrezygnowałem z tego. Zadzwoniłem do Artura i mu mówię o tym, że mieliśmy przyjaciół, przyjedziemy, ale mówię, to ja będę za 1,5 miesiąca w Lublinie, nie? Po do Lublina przyjedziecie. Ja mówię, no dobra. A to mówię, no ale tak mówi się tym swoim koledze, mówi, słuchaj, pomóc się o niego. A ja mówię, ja jak się wtedy w ogóle nie czułem na siłach, nie? Mówię, jak się mam pomóc? Normalnie mówi, połóż na nim ręce, no nie, ja tam. Artur mówi, ja się pomogę omądrzeć, bo dla ciebie coś mi to zaczął gadać, mi głowa spukła z tego wszystkiego. No i ten, ja mówię, no gdzie, rozłączyłem się z Arturem, nie? Mówię, bez sensu, mówię, zawołam go, siądzie, przyjdzie, co, podejdzie, niech zacznie się śmiać, albo nie wiem, coś tego. No i ten,
I zawsze no, tym się skończyło, nie? Na drugi dzień do pracy. W pracy nie ma szefa, akurat nikogo o dziwo nie ma wtedy, nie było. Przychodzi mi właśnie ta moja babcia, która jest popełniona katoliczka, która popełnia samobójstwo. Przychodzi mi do głowy, nie? Ja to coś o tym rozmyślam, a cały czas myślę o Bogu, czy to nie? Przychodzi mi takie coś, że po prostu wszyscy mówili, że jej przed śmiercią, że jej odbiło na starość, na nie, że popełnia samobójstwo. Ona przychodzi do głowy, ja mówię tak, ona była jakaś opętana i nic nie odbiło. Nie? W tym czasie taki atak na mnie, czegoś tam, nie? Demona, wiadomo. No i wtedy tak ponad dobrą godzinę czasu mi tam wykręcało, różne rzeczy się działy, nie? Jeszcze klasztor tam gdzieś z boku, już mi przychodziło do głowy, że do tego klasztoru pójść, nie? Ale też się tam oglądają różne rzeczy na internecie i mówię, nie masz śmieci, mówię, władzę na mnie, nie? Tam mówię różne rzeczy, nie? I w końcu zaczęło odchodzić ode mnie. Odeszło, siadłem sobie na wiatrze, siedzę, mówię, ale krzak, mówię, co się dzieje, nie? I w tym momencie dosłownie taka miłość mnie wypełniła. Cały aż w środku jednym promieniu, nie wiedziałem, że to już jest Duch Święty, zaczęłam, łzy mi zaczęły lecieć. No i od razu mi przyszedł do głowy ten mój kolega, nie, do uzdrowienia. No, przyszedłem do domu wtedy, nie, po pracy, zawołałem go, położyłem mi ręce, mówię, moc Boża mi wystąpiła, no i uzdrowiony został. Ale co, wtedy ja już myślałem, że już jestem taki happy, że już wszystko umiem, wszystko wiem, nie? Że już jestem jak Bóg, nie? Że teraz Bóg mnie po prostu będzie zmieniał, bo w ogóle takie świadectwa też oglądałem, nie? Że no, że ktoś tam mówił, że po prostu Bóg mnie tak już zmienił, że, nie? I ja mówię, to teraz już mnie Bóg będzie zmieniał, nie? Ja tylko będę sobie chodził, nie wiem, uzdrawiał, coś robił, nie wiem, co będę robił, coś będę robił. I zacząłem po prostu chodzić i coś po swojemu działać, nie? I się szybko okazało, że zacząłem upadać w tym wszystkim, nie? Że zacząłem się dziwić, więc co jest grałem przed Bóg. A tu dalej znaczy takie rzeczy się zaczynają dziać. Nie będę teraz dokładnie opowiadał co jak do tego, ale to trwało od 2014 roku do końca prawie 2017. I cały czas upadałem, wstawałem. Czasami Boża obecność przychodziła, no nie? Później jak odchodziła, to znowu jakoś wszystko, po prostu po swojemu coś tam próbowałem robić i tak dalej. No i później też tutaj przyjeżdżałem do kościoła, nie? I później przyjeżdża do Stalowej Woli, przyjechał taki chłopak z Lublina, Tomek się nazywa, Sagan. Wy się tam gdzieś się znali kiedyś. I ja przyszedłem wtedy akurat do Artura jeszcze zadzwoniłem, bo Duch Święty mi powiedział, że taką tą żonę pastora poszedł przeprosić. I w ogóle, że zadzwoniłem do Artura, powiedziałem, że mam takie prowadzenie, że czuję, że tutaj do kościoła, ale wiesz, przyjeżdżać i tego. Mówię, dawaj, mówi, przyjeżdżaj, zobaczymy, co z tego będzie, nie? No i ten. Aha, i poszedłem do tego kościoła przeprosić tą pastorowę, tak? Przeprosiłem, pogadałem z nią. I zobaczyłem tego chłopaka, właśnie tego Tomka. I on się na mnie popatrzył, ja na niego. A on taki, z wyglądu taki jest ładniutki, grzeczniutki i tak dalej, nie? Ja mówię, jakiś następny religijny, nie? Ten, wiesz, podmiotek, nie? No. I po prostu poszedłem. I po jakichś 3 miesiącach, mniej więcej, może więcej, nie wiem. Idę sobie, też pada już noc. Kościół jakiś wyskakuje z samochodu, mówi, poczekaj. Ja patrzę, o mnie. I mówi, kurczę, od tamtej pory coś jeszcze mi się widzieli, mówi, cały czas o tobie myślałem, nie? Duch Święty mi na ciebie pokazywał. A jak on mi to powiedział, to mi do mnie dotarło, że ja też o nim myślałem, mówi, też do mnie zawsze przychodzi. No i żeśmy się tak zgadali wtedy, nie? Że tak, no i tam on w ogóle grupę domową prowadził, tam przyszedłem parę razy na tą grupę, ale coś mi też tam nie pasowało, no to tam też nie jest tak wszystko jak tego. No i później zacząłem sobie znowu chodzić po tego, ale on po prostu, on wiem, że się modlił o mnie wtedy, że też nieraz się spotykali, bo mówi, chodź się pomodli, ale co się będzie tak modlić, co chwilę mówię, pewnie, wiesz. Raz tam z piwami szedłem, no nie, mówi, weź, zostaw to piwo, co ty robisz tego, nie? Ja, szukaj Boga, ja mówię, szukam Boga, człowieku, ty się martwisz, ja szukam Boga cały czas. No. I
znają dziewczynę przez internet, już nie mogę powiedzieć. Ona przyjeżdżała do mnie do domu. Później się przeprowadziła do mnie, zupełnie. Przeprowadziła się do mnie. Wzięliśmy ślub, mamy dziecko, no ale zaczęło się wszystko sypać, bo tak, wtedy akurat podeszliśmy do świata, nie? Na świadku wzięli takie małżeństwo ze świata, na ten ślub, nie? To już wszystko było takie, nie wiadomo po co jak. Zaczęło się to wszystko sypać, zaczęło się walić, zaczęły się kłótnie. I doszło do tego, że po prostu sprzedałem mieszkanie, wzięliśmy rozwód, sprzedałem mieszkanie. Wyprowadziłem się do akademika. W akademiku myśmy mieszkali jakieś pół roku. I w tym akademiku też szukałem Boga, ale jakoś szatan wtedy zaczął. Wtedy się nie wiedziałem za bardzo, jak się obronić. Później mi Bóg powiedział wszystko, nie? Szatan zaczął działać, nie? No i ja tam się podobał, znaczy podobałem. Ja z nim walczyłem po swojemu, nie? Po prostu, później doszło do tego, że już takie rzeczy były, że mówię, śmieciu nawet nie możemy zabić. Nic nie możesz mi zrobić.